tak szybkiego, wiesz, spotkania się, początku od spotkania się do wywiadu to jeszcze nie miałem, ale może to lepiej będziemy mieli za sobą. Moim gościem Małach, witam serdecznie, siemano. Siemanko, cześć, witam. No to może na początek. No właśnie, sam Małach, jak się z tym czujesz? To nawijasz już w pierwszy raz kawałku, że ta płyta to solo, pierwsze solo po dość, powiedzmy, długim czasie, kiedy cały czas z Rufuzem ten kolektyw stanowiliście, we dwójkę przewijał się cały czas, no jak jedność byliście, jesteście, myślę, nadal, nic się w tej kwestii nie zmienia, no ale jak to na ciebie wpłynęło pod takim kątem pracy, nie? Chcesz trzymać? Spoko. Słuchaj, wiesz co, tak naprawdę, no, taki był mój zamysł, żeby trochę, że tak powiem, wiesz, spróbować czegoś innego i wiesz, no, ile tak naprawdę można robić to samo i ten, więc chciałem spróbować teraz sił, że tak powiem, samemu, jeśli chodzi o płytę. Rafał się zajął tym, żeby pomóc mi, między innymi w tym, żeby ta płyta do ludzi dojechała i tak dalej, wiesz, wszystkie, całą tą sprzedaż i tak dalej, jeśli nie chodzi o dystrybucję, tylko jeśli chodzi o tam płyty, które idą od nas ze strony, ogarnął mi Rafał. I tak naprawdę, no co, no rozwinąłem się trochę muzycznie, trochę sobie pozwoliłem na pewne jakieś tam odskoki od tego, co robiliśmy dotychczas. No i jestem przekonany w 100%, że to tylko dobrze wpłynie na nasze kolejne projekty z Rufuzem. No. A nie miałeś czegoś takiego, że zawsze chciałem zrobić coś takiego, a jakiegoś tam nie miałeś koncept w głowie, ale dopiero wtedy zrealizuję go, gdy to będzie solowy projekt, że to albo nie wiem, albo coś odłożę na ten coś, co chcę powiedzieć stricte solowo, albo coś, w czym nie mieliście kompromisu. O, i chciałeś to. Wiesz co, nie, ja tak naprawdę zawsze Rafał, że tak powiem, miał do mnie zaufanie, jeśli chodzi o dźwięki i o to, co się tam wydarzało na naszych płytach i nigdy nie było tak, żeby powiedział mi, że nie, mordo, nie róbmy tego albo coś. Zawsze, że tak powiem, byliśmy zgodni. A tak naprawdę, no, zrobiłem to solo, bo nigdy nie zrobiłem solówki. Ja już tyle czasu się tym zajmuję, że pomyślałem, że po prostu czas najwyższy i tylko tyle. No tak. Twoje solo, Proverbium. Nawet nie wiesz pewnie, że mi je dałeś na prezent. Tak? Mówił ci radę? Tak, jasne. Dobra, no to twoje solo, Proverbium, numer jeden na Olisie. Słuchaj, kurde, jak się z tym czujesz? No co, no bardzo fajnie, wiesz, nie jest to, ja nie mam jakiejś takiej podjarki, że wiesz, no, że nie wiadomo, co się wydarzyło, ale super, no bardzo fajnie, przede wszystkim się cieszę dlatego, że zrobiłem na tej płycie wszystko, co chciałem, kompletnie nie celowałem w żadne trendy, w to, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o zawartość tekstową, po prostu zrobiłem sobie to, co chciałem i nie liczyłem kompletnie na taki aż odbiór, wiedziałem, że tam wierni fani Małach Rufus naturalnie sprawdzą tą płytę i tam będą mieli jakieś swoje zdanie, ale nie spodziewałem się, że to aż tak fajnie pójdzie i jestem z tego dumny po prostu. No właśnie, bo mówisz, że nie zabiegałeś, wiesz, żeby iść w jakieś te trendy, które są nowe. Ja plotkowałem trochę z paroma osobami na twój temat i mówię, kurde, słyszałeś Małach ze swoją płytą pierwszy na Olisie, super tam wyświetleniowo też na waszym kanale to siadło, a wiele osób zawsze powtarzało, że słuchaj, wróci ten czas, kiedy ten klasyczny rap nabierze, wiesz, tej fali, kiedy miał wcześniej. I czy można powiedzieć, że ty taki pierwszy krok w tym kierunku wykonałeś, że ty jesteś jakby prekursorem tego, co się może wydarzyć, wiesz, numer jeden na Olis i tak jakby ten powrót. Wiadomo, że są ci, którzy się przewijali, ciągle to robią, ale jednak często nie ma to takiego odzewu, jak w twoim przypadku. Wiesz co? Myślę, że może tak być po części, jak mówisz, ale na pewno, jak posłuchasz wszystkich kawałków z tej płyty dokładnie, to nie da się tego jakoś, moim zdaniem, konkretnie sklasyfikować, że jest to
typowy old school albo ten. Są tam lekkie pociągi w stronę new schoolu, ale też nie było to moim celowym zabiegiem, tylko po prostu chciałem robić sobie swoje i chodzi o to, że po prostu wiesz, chcę się rozwijać jako producent przede wszystkim, jako artysta, w sensie jako raper też na pewno, ale, no ale głównie to wszystko wychodzi od produkcji, od muzyki, od podkładu, więc po prostu jestem z tego strasznie zadowolony, że udało się to tak zrobić, że po prostu wiesz, no, w niektórych kawałkach tutaj, w niektórych bitach, nie wiem, nie ma bębnów truskulowych, nie jestem w stanie powiedzieć i myślę, że większość osób... Jaki to tam podgatunek? Jaki to jest podgatunek i ten. I chciałbym po prostu, znaczy cieszyłbym się, gdyby tak było, że po prostu niektóre osoby, które wiesz, robią klasyczny rap, tak, nie musiały zaraz celować w te trendy, że tak powiem, newschoolowe, jeśli się nie czują na to, żeby w nie celować, tylko żeby robili dalej swoje i żeby sobie szukali po prostu jakichś tam rozwiązań, które, wiesz, nie będą musiały ich klasyfikować do końca w jakimś gatunku, tylko po prostu, które się sprawdzą dla nich samych i to będzie dobre też dla ich słuchaczy, no. No tak. A słuchaj, a jeżeli chodzi o treść, tu się troszeczkę może na tym skupimy, bo bardzo treściowa jest. Słuchałem się, kurde, sporo takich trafnych refleksji, a jak było w kawałku To nie tak, zwariował świat, w którym żyje. Jak byś mógł to zinterpretować? Dlaczego? Co się tak... Skąd te przemyślenia i to aż w refrenie, tak nie? Dosadnie. No wiesz, kiedy tak naprawdę ja zaczynałem przygodę z muzyką, to nie wiem, internet może wtedy był, ale ja nie miałem internetu na pewno. Na moim osiedlu, nie wiem, może parę osób miało. No i jednak te dzieciaki wtedy, wiesz... trochę z czego innego czerpały wartości, inaczej jakoś sobie moim zdaniem wybierali idoli i tak dalej. Dzisiaj to moim zdaniem trochę wygląda tak, że wiesz, strasznie wszyscy się jakby, mówię głównie o młodszych ludziach od siebie. Ja mam prawie 3 dychy, mówię, no to mój dzwoni, sorry. Wiesz, myślę, że dzieciaki głównie patrzą teraz na tą modę taką, wiesz, z Ameryki i tak dalej. Próbują kopiować. Tak, ale też nie mówię, wiesz, do końca o raperach, tylko w ogóle o słuchaczach, nie, że po prostu, nie wiem, no kiedyś nawet, wiesz, patrz, że kiedyś, kurde, ludzie nie siedzieli tyle przed komputerami, nie, to wszystko się jakby działo na podwórkach, ja jestem z tych czasów i ten, a dzisiaj... Wydaje mi się, że głównie, wiesz, no, jak ktoś miałby ci opowiedzieć swoją młodość, który teraz ma na przykład, nie wiem, 23-24 lata, może 22, no to jego młodość tak naprawdę, myślę, że krąży głównie wokół tego internetu i tego, co tam się dzieje. I to moim zdaniem nie jest takie do końca prawdziwe, no bo w internecie, wiesz, możesz być anonimowo kim chcesz i tak naprawdę możesz być kozakiem, wiesz. Zupełnie inny świat. No. Tak, także wydaje mi się, że wtedy to było jakieś takie bardziej prawdziwe, a dzisiaj to wygląda trochę tak, że po prostu jakby nagle uciąć tym dzieciakom internet, to mam wrażenie, że oni by się nie odnaleźli po prostu w świecie. A to miałem farta, bo jak mówisz, że 22, ja mam 24, to jeszcze się załapałem. Powiedziałem, wiesz, umownie. Nie no, wiem o co chodzi, ale ten, wracając do tematu, o tym słuchałem bacznie tego wszystkiego, to kurczę, no ty w sumie jakby nie było, ten uliczny nurt mocno reprezentujesz, tym bardziej poprzednie rzeczy, a czy chciałeś może troszeczkę na tej płycie jakby z taką agresywnością, wiadomo, są, przeplata się to, ta moc, ale czy chciałeś troszeczkę sfolgować i jakby treściowo na inne rzeczy zwrócić uwagę, też te wątki o rodzinie, dobrze tutaj to zinterpretowałem, czy jak to? Tak, jak najbardziej, wiesz, rap, który robię, wywodzę się z nurtu ulicznego, dlatego tak jak powiedziałem, wychowaliśmy się w tamtych czasach na podwórku. Wiadomo, że zaraz wiesz, ktoś to przekręci i powie, o, wychowałeś się na podwórku, a nie w domu. Nie, wychowała mnie mama, ale... Takie umowne. Tak, ale generalnie rzecz biorąc, wszystko działo się wtedy na podwórkach i tak naprawdę... no i zawsze to będzie szło mnie w tą stronę, no nie widzę jakby tego, żeby to się jakoś miało zmienić. No. Mhm. A jakbyś mógł coś powiedzieć właśnie o osobach, które się przewinęły, w ogóle DJ Shudi, który, jeżeli dobrze wymawiam, w praktycznie każdym kawałku, czyli można powiedzieć, że wspólna jest ta wasza płyta w jakimś tam dużym stopniu. Tak, wiesz, ja zawsze jakby mam w sercu, kurde, prawdziwy hip-hop i dla mnie hip-hop to jest po prostu DJ 100% na płycie i tak jak może nie miałeś okazji jak ten, ale na naszych poprzednich płytach DJ Grubas tak samo
wiesz, był prawie w każdym numerze i to jakby nie było nic na siłę, tylko po prostu ja jako producent potrzebuję gdzie nie gdzie tutaj jakiegoś kata, tutaj skrecza, tutaj wiesz, tutaj jakiegoś przejścia i tak dalej, i mi się to wszystko klei, dla mnie to tworzy spójną całość i po prostu uważam, że tak musi być, w moim przypadku bynajmniej. A jakbyś mógł coś powiedzieć o gościach, dlaczego na tak, może sztampowe pytanie, ale zawsze warto, to jest taki fajny zabieg, krosują się jakby fanbase i tak dalej, dlaczego na takich, na jakich postawiłeś i dlaczego na nich? No. Wiesz co, no kurde, z Buka tak naprawdę poznałem i jest to, uważam, że bardzo fajny człowiek i szczery przede wszystkim z tego, co go zdążyłem poznać i zajebisty raper przede wszystkim. No i dlatego go zaprosiłem na tą płytę, bo po prostu gdzieś, wiesz, dogadaliśmy się, jakby wspólny język znaleźliśmy, więc wiedziałem, że chcę go zaprosić i tym bardziej, że jest, tak jak mówię, zajebistym raperem. Rufus wiadomo, chłopaki z Dixonów, mamy, wiesz, i wspólnych znajomych i robimy muzykę, która opowiada, że tak powiem, o podobnych rzeczach. Podobny się, nurt też. Tak, sobie. Jest to podobny nurt, jakby kumamy się cały czas, jesteśmy w kontakcie, więc było też to dla mnie oczywiste, żeby ich zaprosić. W międzyczasie poznałem koleżkę Hice, który też tam położył dwa refreny i po prostu zaprosiłem go tylko i wyłącznie dlatego, że uważam, że jest po prostu, wiesz, bardzo uzdolnionym gościem, a ja chcę współpracować z ludźmi, którzy po prostu są uzdolnieni i utalentowani, którzy mają jakieś umiejętności. Wciągnie też? Tak. Przepraszam, bo jechałem 400 km. Nie, no i to. No Hinoliano, no to wiadomo, no jakby to samo co z Dixonami. Jesteśmy ziomalami, ja się jaram ich muzyką, myślę, że oni moją poniekąd też. Zagraliśmy dużo wspólnych koncertów, jeszcze wiele przed nami. I tak naprawdę to się gdzieś wszystko przeplata, no, wiesz, nie miałem... Dosyć naturalnie, to nie było tak, że miałeś parcie, tak, że nie, musisz być, a to się nie wyniknęło. Nie wiem, no chciałem tą solówę zrobić, żeby to była jak najbardziej solówa, nie? Mhm. Nie zależało mi tutaj, żeby zaprosić, wiesz, jakichś gości, którzy mnie przysłonią tutaj i żeby dlatego ludzie kupili tą płytę, bo zobacz, jest ten albo ten na tej płycie, może ją kupię, tylko chciałem ja się to jakby zaprezentować i wyprodukować, a że tak powiem, no z tej jakby takiej topki teraz, co grają najwięcej koncertów i są najbardziej ich płyty sprzedawalne, zaprosiłem jednego gościa, ale jakby no, nie miał czasu mi się dograć, bo dałem bardzo krótki termin, że tak powiem, na dogrywkę i zrozumiałem to jakby życie i tyle. No. No właśnie. Słuchaj, a jak to jest od takiej technicznej strony, bo tak, wydawaliście na własnym kanale i co, już na prosto nie, to jest prosto ma teraz dystrybucję waszej płyty, czy jak to wygląda, czy jakby odszedłeś może, no nie wiem, raczej nie, no ale jak to tak technicznie wygląda, no? To jest proste, jako z wytwórni odeszliśmy już przy poprzedniej płycie, ale teraz współpracujemy z nimi i są naszym dystrybutorem, czyli po prostu pchają nasze płyty do Empików. Tak. Też jest Saturnia wasza płyta. Tak, jak najbardziej. Poza tym jakby no jesteśmy w relacjach koleżeńskich z nimi, więc nie wygląda to tak, że dzwonimy do siebie, wiesz, per pani i wiesz, i wygląda to kurde jakoś strasznie biurowo, tylko po prostu jesteśmy na takich relacjach, że jeśli potrzebujemy w czymś pomocy, w czym sami nie damy sobie rady jako wydawca w tym momencie, no to oni nam po prostu pomogą, no i jakby dlatego nie mam nigdy problemu, żeby też im podziękować, czy gdzieś ich oznaczyć, czy po prostu mówić o nich jako o dobrej wytwórni, bo serdecznie polecam i tyle. No tak, czyli docelową drogą jest promowanie jakby własnego kanału i ciśnięcie tamtą drogą, tak? A tutaj się koleżeńsko gdzieś tam przewijacie i mostów nie palisz, tak? To zrozumiałem. Absolutnie nie. Nie ma w ogóle po co i dlaczego. No i ze mną się też nie pokłócisz. Myślę, że nie. Mam też taką nadzieję. Dzięki wielkie. Moim gościem Małach. Ja oczywiście zachęcam. Proverbium, płytka. Sprawdzałem. Jakaś puenta na koniec od ciebie, może jakieś słowo przesłania, krótka homilia dwuzdaniowa. Przesłania szukajcie na płycie, a jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy pomogli mi, że tak powiem, w osiągnięciu tego sukcesu, bo jest to dla mnie duży sukces i tyle. Słuchajcie dobrego rapu, sami wiecie czego słuchać. Pozdrowienia. Dzięki. Dzięki.